Co to w ogóle znaczy, że Matka Boża jest, e, inaczej, że Maryja jest Matką Boga? Każdy z nas to 100 razy powtórzył to, 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 to zdanie w, w poprzednim miesiącu, a w całym swoim życiu dziesiątki tysięcy razy. E, czy jednak e, powinniśmy sobie w jakiś szczególny sposób e, zdawać sprawę, co to znaczy, że ludzka e, postać, osoba jest Matką Boga? Proszę księdza. Chrystus narodził się z niej jako człowiek i jako Bóg w, tym, w tej hipostazie, w tym połączeniu, którego my zrozumieć nie jesteśmy w stanie, że dwie natury tak różne od siebie, jak człowieczeństwo i bóstwo połączone w jednej osobie, ale już w łonie Najświętszej Maryi Panny od, od samego początku ta osoba zaistniała i Matka Boża rzeczywiście urodziła Boga odwiecznego, który Dał jej życie, ją stworzył, to ona mu daje początek jako Boga i jako człowieka równocześnie, bo wiadomo, bóstwu nie daje początku. Ale z jej ciała Pan Jezus wziął swoje ciało. A więc, jak pięknie nawet piszą Święci, kiedy adorujemy najświętszy sakrament, ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, to adorujemy też w jakiś sposób ciało Matki. Ona jest obecna właśnie przez to, że to z niej Chrystus wziął ciało, ukształtował się, no i później chodził po tym świecie. A więc, matka, najświętsza Maryja, jest prawdziwie matką Boga. I taki tytuł jej przysługuje. Przedstawiciele innych religii albo złośliwi ateiści, kiedy. Słyszą o tym, że ktoś jest katolikiem, chrześcijaninem i ma nabożeństwo do matki bożej, zastanawiają się i im się to nie skleja po prostu w takim, powiedziałbym, logicznym konstrukcie, jak człowiek, może kobieta, może być matką boga. Jeżeli Bóg jest przedwieczny i przenajświętszy, to jak, do, jak to w ogóle jest możliwe, że zechciał mieć matkę. To jest też piękne, jeżeli chodzi o takie spojrzenie na Maryję jako na tą, która no, no, towarzyszy. Prawda? Synowi ona jest jakby w cieniu swojego syna, ona całkowicie jest podporządkowana jego misji i właściwie nawet jej tożsamość. Nie? Można powiedzieć, nawet tożsamość Maryi, yy, ona, ona nie jest jakby jej własna, ale ona jest ukierunkowana całkowicie na syna. Yy, i, I rzeczywiście ten dogmat o Bożym yy, macierzyństwie Maryi. On no, w gruncie rzeczy mówi nam o tym, kim jest Bóg w relacji do człowieka, kim jest y, Zbawiciel, na czym polega y, zbawienie. <laughs> Nesoriusz miał takie wątpliwości, bo to właśnie on był y, przeciwnikiem tego, tego określenia Boża Rodzicielka. Miał wątpliwości właśnie z tego względu, o którym Pan powiedział, czy to, czy to nie jest za dużo, prawda? Czy my, nazywając Maryję Bożą Rodzicielką, nie próbujemy powiedzieć, że Bóg miał początek i to początek w człowieku? No, oczywiście nie, nie o to tutaj chodziło. Chodzi o to, że, że, że tak jak Ksiądz wspomniał, to połączenie między człowieczeństwem a bóstwem, ono jest, ono jest tak radykalne i tak niepojęte. Że, że właściwie w, w Chrystusie to co, to co ludzkie i to co boskie bez zmieszania i, ale też bez rozłączenia e, połączyło się prawda? i ojcowie właśnie o tą prawdę walczyli e, i to też określa sam charakter bycia chrześcijaninem co to znaczy, prawda? to nie tylko znaczy być dobrym człowiekiem, szlachetnym być uczniem Jezusa, jak to dzisiaj się modnie mówi w takim sensie, że wypełniamy jego naukę, prawda? poznaliśmy Ewangelię poznaliśmy zasady, ale nie w nas w nas jest jakaś e, cząstka boskości. I co wiem mówili, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. I, i właśnie to pierwotnie wyraża ta prawda o e, Bożym macierzyństwie. Ona e, jest Matką, urodziła osobę, osobę e, która osobę Jezusa Chrystusa, I, i ten Jezus Chrystus jest w pełni prawdziwym człowiekiem. Y, obdarzonym y, prawdziwą naturą ludzką jest w pełni Bogiem, jest prawdziwym Bogiem. Czyli, czyli właściwie w chrześcijaństwie to ta relacja do, do człowieka, do Boga, ona, ona przekracza najśmielsze ludzkie wyobrażenia. To już nie jest tylko y, nawet relacja wobec Absolutu, wobec Boga. Który jest inny i, i który jest poza nami, ale, ale Bóg jakby dotyka nas, dotyka tkanki ludzkiego ciała, staje się człowiekiem, i, i, i Bóg życzy sobie i chce i pragnie właśnie takiej bliskości. Prawda? I to jest właściwie fundament. Jest takie, zwłaszcza na etapie szkoły podstawowej, jak młodych ludzi się katechizuje, i słyszą, że Matka Boża jest Matką Pana Jezusa słyszą też, że jest naszą matką, no to wtedy takie dzieci, mój syn ostatnio mówi do mnie, to w takim razie, czy ja jestem bratem Pana Jezusa? Jak tutaj na takie pytanie odpowiadać? Oczywiście już nie tylko dzieciom, które są w drugiej czy trzeciej klasie szkoły podstawowej, ale szerzej katolikom. Jaki jest w takim razie relacja między nami a Zbawicielem, skoro mamy tę samą matkę? Tak, właśnie jest naszym bratem przez to, że Mamy tą samą matkę. Oczywiście jest daleko więcej niż tylko bratem, ale taki tytuł mu przysługuje. Może mówić do niego, że jest naszym bratem. Oczywiście nie zapominając o tym, że jednak jest kimś więcej. Jest wyższym, jest Bogiem. Ale, ale tak, przez to, że właśnie stał się człowiekiem, bo mógł się przecież na różne sposoby stać człowiekiem. Mógł przejść w ludzkiej postaci, ale jako dorosły, mhm. nie mieć matki. No, dla Pana Boga jest wszystko możliwe. Ale wybrał tą drogę. I myślę, że właśnie dlatego. A żebyśmy też mogli powiedzieć o nim, że jest bratem naszym. Co znaczy dla człowieka, że oprócz Matki e, Ziemskiej ma jeszcze Matkę Bożą? Tak jak Matka nam daje życie e, cielesne, ale też wychowuje nas, przekazuje nam, zresztą oboje rodzice, ale no mówimy teraz tutaj o Matce, przekazuje nam wiarę, przekazuje nam różne wartości, uczy nas po prostu e, wielu rzeczy. Tak, w porządku duchowym mamy prawdziwą matkę, która też nas zrodziła do wiary. Ona nas zrodziła, zresztą pięknie ojcowie Kościoła, święty Ludwik, Maria Guillaume de Montfort, pisze, że wody chrztu to są wody płodowe, i my jesteśmy zanurzeni w tych wodach, i jakby tam się rodzimy. i i właśnie dlatego dobrze mieć nabożeństwo do Matki Bożej, bo no jak on pisze w tym traktacie, że jest to nabożeństwo yy, pewne, najlepsze i najprostsze, do, żeby nas doprowadzić do zbawienia, ponieważ my jesteśmy zrodzeni duchowo i od samego początku właśnie mamy Maryję za Matkę, ona nas w, w swoim łonie trzyma, dopóki trwamy oczywiście przy Panu Bogu. I w momencie naszej śmierci, nasza śmierć jest momentem narodzin z tego łona do nieba. I to myślę, że jest bardzo taki, no oczywiście plastyczny, ale bardzo piękny obraz, kim jest dla nas naprawdę, no jest rzeczywistą Matką, która nas karmi. No wszystko mamy od niej, bo wszystko przez Maryję otrzymujemy. Mimo, że łaski wyświadczył nasz Pan Jezus Chrystus, On jest dawcą łask, natomiast wszystkie otrzymujemy przez Najświętszą Marię Pannę. To jest właśnie piękne w, w, w Maryjności, że, że ona uczy nas y, takiego zdrowego odniesienia, zdrowej relacji. Prawda? To, że ktoś jest nam bliski, jest matką nie znaczy, że staje się kimś takim trywialnym, prawda? zwyczajnym. No, tak samo jak do naszych y, matek ziemskich zwracamy się z, 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 z taką bezpośredniością, mamo, prawda? Mówimy, natomiast to nie sprawia, że, że ta osoba, która jest moją mamą, ona staje się moją koleżanką, prawda? Może być absolutna bliskość, absolutna czułość i, i absolutne poszanowanie, i właściwie to powinno iść w parze. Tak, Bo dzisiaj teraz czasami to jest tak, zachwiane, że... tak, tak. tak. Że dzieci traktują na równi i rodzice pozwalają na to. Co tak, jest niewłaściwe. Tak, tak oczywiście, że Zrównanie. niewłaściwe, ale też, ale też wydaje mi się, że, że w nurtach protestanckich często właśnie jest taki strach przed. Okazywaniem Maryi czci, prawda? No, bo wtedy umniejszamy cześć boską. Albo prawda, w zbytnim zbliżaniu się do Maryi, z poufalaniu się do Boga, do, do, do Chrystusa, no, bo to jakoś no, odbierałoby mu rzekomo cześć. No, to, jest, to jest absolutne niezrozumienie tego, jak, jak w ogóle funkcjonuje człowiek, już nie mówiąc o, o wierze. No i druga kwestia, bardzo chyba istotna: no, no, matka. To, że my, tak jak pan powiedział, czasami nawet tak to może brzmieć infantylnie, jedziemy do mamy, że, że, że posługujemy się takim językiem właściwie codziennym w określaniu relacji do Maryi, no to, to, to mi się wydaje, w tym jest duży taki potencjał takiego katolickiego realizmu. Prawda? Nasza religia, nasza wiara to, to, to nie jest teoria, to, to jest rzeczywistość, to jest fakt. Dużo się mówi o tym, że, że ojciec jest dla dziecka jakby pierwszym odbiciem e, Pana Boga, prawda? Że jeżeli o, o był złym tylko i wyłącznie surowym ojcem, e, no to dziecko będzie się raczej Pana Boga obawiało potem już w swojej, kształtowaniu swojej pobożności. I odwrotnie, jeżeli był takim fajtłapowatym e, ciamajdą, to, to raczej nie będzie na tego Pana Boga w ogóle zwracało uwagi. E, czy to odbicie matki e, jest jakoś... E, tutaj jest jakaś paralela między tymi porównaniami? No, my po prostu mamy matki, prawda? Mamy matki, albo nawet, jeżeli ktoś, no, no nie ma, no bo różnie się zdarza. No to gdzieś w sercu chyba jest zapisana jakaś taka tęsknota za tym, co powinno być. Mhm. I, też, I też ten obraz może się kształtować wielu świętych, właśnie ze względu na to, że straciło na przykład matkę w młodości, no to, no to dlatego rozwinęło szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, bo ona jakby, jakby weszła jeszcze bardziej w rolę tą macierzyńską, prawda, zastępując i tą matkę. Ziemską i no, dla rodziców no, to jest wielkie zobowiązanie, taka świadomość, że, że to, jakim y, y, człowiek będzie ojcem matką, y, to, to, to nie tylko będzie rzutowało na wychowanie dziecka, ale to również będzie kształtowało jego wiarę, jego intuicję tego, y, na temat tego, kim jest Matka Boża, prawda? Kim jest Bóg, który, y, który jest ojcem, także to jest, to jest y, ogromne zobowiązanie i, tak jak się tutaj wspomniał, no, rzeczywiście być może macierzyństwo ono ono jest trudniejsze do okaleczenia. Trudniejsze, ale, ale ja mimo wszystko bym, zwłaszcza dzisiaj, wiele matek również zachęcał do tego, żeby poszukując wzoru macierzyństwa wpatrywało się w Maryję, bo, no, no bo tutaj też można rozminąć się z tym wzorem absolutnego macierzyństwa, jaki daje nam Maryja. Dzisiaj na przykład mamy, często zdarza się tak, że, że, że matki są nadopiekuńcze, prawda? Co potem okalecza młodych mężczyzn, synów, a, a w Maryi, no właśnie, mamy taki wzór towarzyszenia i, i, i podporządkowania się misji Syna i oddania go, prawda? I to oddania od początku, że, że, że to, jest, to jest mój syn, on jest, on jest synem Bożym on ma do spełnienia pewną misję on ma swoje życie zaplanowane przez Boga. I, I nawet jeżeli dla mnie to będzie bolesne, no to ja będę mu towarzyszyła, prawda? Ale nie stanę mu na drodze. No to jest taki szczególny rys yy, macierzyński, no bo, no bo chyba tak, tak, tak jest, prawda? Z naszymi matkami. Że, że, że matka właśnie ze względu na tą szczególną więź z dzieckiem nosi, go, nosi dziecko w swoim łonie, pod swoim sercem, więc my, mężczyźni, prawdopodobnie nawet sobie nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić. A jednak, a jednak matka, prawda, mając tą ogromną więź z synem, w pewnym momencie oddaje go. I chyba w kapłaństwie to jest szczególne. No, dla mnie to było takie uderzające, jak, jak ja postanowiłem pójść do zakonu, jak. Jak jeszcze w dniu, w którym jechałem z rodzicami do zakonu, jak, jak moja mama prawda, kazała mi uklęknąć, e, błogosławiła mnie właśnie oddając. Nie? Oddając iść, prawda, synu, masz, masz swoją drogę, prawda, teraz, teraz już prawda, nasze zadanie jakby się wypełniło. My jesteśmy przy Tobie towarzyszymy, ale, ale ty musisz iść, chociaż to było trudne dla mamy, mm. no, bo, no bo syn idzie do zakonu, prawda? E, także, także to było takie, takie uderzające, czy, czy, czy nawet będąc już w zakonie, jak to też było takie doświadczenie właśnie takiego mądrego macierzyństwa ze strony mojej mamy, jak już przyjechałem i rozmawiałem z rodzicami i jeszcze tata próbował coś tam, prawda, tłumaczyć, gdzieś tam układać, mówić, a mama mówi, no już czas się skończył na wychowanie, teraz to ty słuchasz swoich dzieci, bo jeżeli dobrze ich je, dobrze je wychowałeś, no to możesz ich słuchać i powinieneś. No to, no to dla mnie to było takie uderzające i, i widziałem w tym właśnie to, co to, co w Ewangelii, w tych takich drobnych jakby kroplach, drobnych momentach, impresjach, o Maryi jest zawarta, prawda? Maryja, która wychowuje swojego syna, prowadzi go, jest u niego zatroskana, kiedy go szuka, kiedy 12 lat ma i ginie, ale, ale potem jest podporządkowany. Słuchajcie wszystko, co powie syn, prawda? Słuchajcie go już. Już ja on jest jakby na pierwszym miejscu. Ja z taką e, interpretacją tego fragmentu e, z zaginionym 12-letnim e, Panem Jezusem w świątyni i odnalezionym przez rodziców, że on e, jest po to, to w Ewangeliach, że tak, mamy moment narodzin, prawda? Potem długo, długo nic i, i, i publiczna działalność. I przerwa tylko na te 12 lat. Właśnie ja się spotkałem z interpretacją, nie wiem, co ksiądz, i ojciec o tym sądzą, że to właśnie było to maryjne oddanie już Panu Bogu właśnie to, o czym ojciec mówi, że masz swoją ścieżkę, no wiadomo, dzisiejszy 12 latek to nie jest ten sam 12 latek, co 2000 tak lat temu. Myślę, że tu spokojnie można mówić o, o dojrzałym chłopcu już wówczas wchodzącym w wiek dorosły, że to się znalazło w mądrości Kościoła i ewangelistów, no i, i, i poprzez natchnienie nie. Ducha Świętego na kartach Ewangelii właśnie po to, żeby matką powiedzieć, że w pewnym momencie trzeba dziecko Oczywiście. puścić tą drogą, do którego ją, go powołał Pan Bóg. No nawet po ludzku, prawda? Maryja, która szuka Jezusa, odnajduje Go po trzech dniach i, i, i słyszy jakby no, taką nutę e, nawet zawodu, jakiejś, jakiejś e, Jakichś takich twardych słów, prawda? Czy, czy nie wiedzieliście, że, że powinienem być właśnie w tym, co należy do mojego ojca? A Maria rozważa te słowa w swoim sercu. No i rozważa, no i no, 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 później, oczywiście, to też była szkoła oddawania, bo, bo, bo to absolutne oddanie ono nastąpiło jeszcze później, prawda? I, i, i również po, po trzech dniach, trzeciego dnia, Chrystus zmartwychwstaje i i Maria go oddaje i uczy się oddawać i uczy się tego, że oddać to nie znaczy stracić, prawda? Bo to też yy, nie zawsze potrafimy pojąć, że, że oddać nie znaczy stracić, ale właśnie odzyskać zupełnie inaczej. Yy, no wydaje mi się, że matki kapłanów, one to przeżywają, bo z jednej strony jest jakaś, jakaś strata, oddanie, prawda? Ale, ale, ale zyskuje, się, zyskuje się swoje dziecko na, na zupełnie innym poziomie, prawda? Na zupełnie innej drodze. Także, no, no rzeczywiście, no, no, Ewangelia, ona zawiera i mądrość bożą, i mądrość ludzką. Czy to jest ten klucz, w którym polskie matki wychowywały zawsze mężczyzn również do pobożności Maryjnej, bo my jesteśmy, powiedzmy sobie, jakimś takim ewenementem na skalę światową dzisiaj w XXI wieku, kiedy my cały czas mamy i wojowników Maryi i e, kiedy są jakieś uroczystości e, takie typowo dla mężczyzn, to oni chcą się modlić na różańcu, prawda? A więc modlitwą e, za Matki Bożej. E, mamy w naszej historii i tradycji i rycerzy śpiewających Bogu, Bogu, Bogu rodzice e, i żołnierzy, którzy z Ryngrafem, z Matką Boską na Ciągle się ginęli za ojczyznę przeciwko bezbożnym przedstawicielom bezbożnych systemów mm. walcząc. Czy, czy dzisiaj, w czasach, kiedy wiara jest tak bardzo zagrożona, kiedy ateizm tak się rozprzestrzenia, laicyzm i, 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 i ten skrajny indyferentyzm religijny, czy dla polskich matek. Yy, cały czas podpowiedzią powinna być właśnie maryjność, yy, czy pobożność maryjna i wychowywanie w niej również chłopców właśnie, yy, w świecie, w którym czyha na nich tak wiele zagrożeń duchowych, intelektualnych, ideowych. Nasze odniesienie do Najświętszej Maryi Panny będziemy t, yy, też czerpać czy przede wszystkim, powiedziałbym, od Ojca. Czyli jaki Ojciec ma stosunek do Matki jaki w ogóle ogólnie stosunek ma do kobiet, bo to też w takim szerszym kontekście, bo to jednak ojciec kształtuje właśnie, no tak, tą postawę, nie tylko religijną, w ogóle społeczną, odniesienia, autorytet pewien, buduje zasady, tak, postępowanie według zasad, hierarchię pewną, którą później się kierujemy, A więc jaki jest stosunek ojca do matki, no to później w dziecku się taki ukształtuje właściwy, jeżeli on jest właściwy, stosunek do, do Najświętszej Maryi Panny. Mało tego, to też jest takie piękne, jak dziecko małe widzi. Jak ojciec się, jaki ma stosunek do Najświętszej Marii Panny, jak się modli do niej. To jest bardzo pouczające i mocne. Mocniej to oddziałuje, niż gdy matka się modli. On oczywiście też się nie mówi, że nie. Ale jednak, jak ojciec się tak modli i pokaże to dziecku, że jak, 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 jakie powinniśmy mieć nabożeństwo do Matki Bożej, jakie powinniśmy mieć szacunek do niej, jakie odniesienie, to mocniej jednak uważam, że zapada. Wydaje się, że, 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 że taka zdrowa Maryjność, zwłaszcza na gruncie katolickim, polskim, ona historycznie nawet jest kształtowana przez mężczyzn. Mhm. I, I dzisiaj to w pewnym sensie się odradza, ale, ale jak spojrzymy chociażby na średniowiecze, no to przecież topos rycerski, prawda? No to, no to, 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 to był topos, który zrodził się z kultu e, Najświętszej Maryi Panny, prawda? Rycerz ślubował Najświętszej Maryi Panience, prawda? Wierność, e, dla niej walczył, prawda? Dla niej się starał, to potem. Przekładało się na odniesienie do kobiet, ten to pozrycarskiej miłości względem swojej wybranki i znowu ta miłość miała być dowodzona właśnie przez cnoty prawda? przez czystość, przez, przez obronę słabszych. Także no, wydawałoby się no, patrząc tak płytko i powierzchownie, można byłoby powiedzieć, że pobożność Maryjna wśród mężczyzn może prowadzić do zniewieścienia. No, Pewnie tak. Pewnie tak, w pewnych przypadkach tak, ale chyba istotne jest tutaj to, co ksiądz powiedział, prawda?, że Maryjność to nie, jest, to nie jest coś wyizolowanego, prawda? My uczymy się Maryi właśnie poprzez relacje jej syna do niej, poprzez relacje naszych ojców do Maryi, poprzez relacje męskości do kobiecości, prawda? Tutaj właściwie te, te relacje, one, jeżeli są właściwie ustawione, no to one nas, nas uczą tego, prawda? Biskup Fulton Shin chyba, on, on takie mądre słowa, powiedział, że, że, że poziom mężczyzn, że poziom naszych społeczeństw w konsekwencji, no bo mężczyźni budują społeczeństwa, zależy od tego, jaki będzie poziom kobiet, prawda? bo mężczyzna dla kobiety i, i, i chyba w sferze religijnej jest y, podobnie, no, chociażby ten ruch wojowników Maryi. Y, nie wiedzieć czemu y, w niektórych kręgach krytykowane, ale, ale proszę zwrócić uwagę, że to są mężczyźni, którzy bardzo tęsknią za męstwem. Bardzo tęsknię za męstwem i bardzo cenią sobie męstwo. Eee, A cenią tego za wzór stawiają sobie? Tak, tak Maryję, i... właśnie kobiety. Tak, ze względu, e, może nawet nie wzór, ale odniesienie, odniesienie, prawda, ze względu na Maryję, prawda? Maryja jest naszą obroną, ona jest naszą tarczą, ona jest naszą inspiracją, prawda, tą, dla której e, my walczymy. E, wzór w pewnym sensie też, no bo, no bo e, Maryja pokazuje, że, że właściwie e, męstwo, prawda? Męstwo to nie jest cnota, która e, musi być. Bezpośrednio związana tylko i wyłącznie z jakąś taką dziką agresją. Ona jest y, najdelikatniejsza, a jednocześnie y, no, no, miażdży łeb szatanowi, temu, który jest największym przeciwnikiem człowieka. Potrafi to zrobić, prawda? Potrafi to zrobić. I, i, i mi się wydaje, że my też w ten sposób y, prawda, uczymy się prawdziwego męstwa, że, że być męskim to niekoniecznie y, znaczy prawda, uderzyć pięścią w stół, ale to znaczy być mocnym. Wobec tego, co nam zagraża, zachować spokój prawda, i panować nad sytuacją. No. To chciałbym bardzo zapytać o to rozeznawanie powołania i o to, jak i czy Matka Boża brała w nim udział. Ja rozumiem, że to rozeznawanie powołania nie zaczęło się ani na tydzień przed wstąpieniem do seminarium, ani też tydzień po wstąpieniu się nie skończyło, zapewne. Więc im więcej możemy usłyszeć, tym będziemy bardziej wdzięczni. Ale właśnie, no to powołanie, no to ono było związane z nawróceniem tak naprawdę, z nawróceniem, z odkryciem y, Boga i, i to z odkryciem y, Boga y, w obecności Maryi, bo, bo, bo kiedy rzeczywiście było źle, już naprawdę źle, jak, jak, jak byłem takim dorastającym człowiekiem, y, nie, warto, nie warto o tym nawet y, mówić dokładniej, to moja mama, prawda, chcąc mi pomóc, jako, człowiek, jako, jako, jako kobieta bardzo pobożna, wiedziała, że, że, że to, to, to nie jest tylko coś, co, co, co jest w granicach jej sił. Mhm. Że są takie sytuacje, kiedy nawet najbliższej osobie, kiedy dziecku nie jesteśmy w stanie pomóc tylko i wyłącznie jakimiś naszymi ludzkimi zabiegami, i ona no, bardzo gorąco się za mnie modliła. Ja po czasie też o tym się dowiedziałem, opowiadała mi o tym, ale też. Ale też właśnie w tym takim najbardziej takim kryzysowym momencie życia, pamiętam, że bardzo usilnie namawiała mnie, żeby, żebym poszedł z nią do kościoła i, i, i właśnie na nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny, nieustającej pomocy. To nabożeństwo szczególnie sobie ceniła. U nas w parafii nie było takiego nabożeństwa, ale w parafii sąsiedniej było i bardzo pięknie to nabożeństwo było prowadzone wtedy przez kapłana bardzo dużo kobiet tam chodziło i tam właściwie intencje, które padały, no to przede wszystkim za, za, za dzieci, prawda, I, i moja mama tak samo, no, tutaj widziała jedyny ratunek dla mnie, że jeżeli, prawda, Maryja nie pomoże, no to już mi nikt nie pomoże, a Maryja musi pomóc. I, I pamiętam, że dwa razy poszedłem z mamą, y, nawet nie z pobożności, czy z wiary, tylko y, już gdzieś tak sobie myślałem, no już tyle tego zła wyrządziłem i, i, i rodzicom też, Prawda? A nawet w złym człowieku jest jakaś cząstka człowieczeństwa, mimo wszystko, on sobie myślę, A, to żeby zrobić jej przyjemność, prawda? Żeby sprawić przyjemność, żeby chociaż tyle mama miała, płacze po nocach ze względu na to, co się ze mną dzieje, ja tego nie potrafię zmienić, nie potrafię tego naprawić, no to pójdę. Niech ma niech się cieszy, prawda? Że, że, że syn jeszcze tam, jak, jakaś iskierka wiary tam się tli. I, I pamiętam, że rzeczywiście raz poszedłem z mamą na takie nabożeństwo i no, i ono było dla mnie czymś takim, no, może nie poruszającym, ale, ale wprowadzającym w zupełnie jakąś inną przestrzeń. I, I drugi raz poszedłem, dwa tygodnie później z mamą. Pamiętam, że, że wtedy, właśnie, chyba pierwszy raz tak naprawdę modliłem się zacząłem się modlić na tym nabożeństwie. Co jest ciekawe, moja mama powiedziała mi po latach, że ona też wtedy modliła się i dokładnie modliła się tak samo jak ja, bo, bo, bo ja modliłem się takimi słowami, to, to to może wydać się nawet trochę szokujące w, w ustach kapłana, ale, ale modliłem się słowami Panie Boże, jeżeli ty jesteś, jeżeli Ty jesteś, no to uratuj mnie nawet za cenę zabrania mnie. I, i, I moja mama po latach też mi powiedziała, że ona modliła się, no nie słowami, już, jeżeli ty jesteś, bo mama wierzy, mama wierzyła, wiedziała, że jest, ale, ale ona bardziej do Maryi kierowała, Matko Najświętsza, uratuj go, nawet jeżeli masz go zabrać. No i to był początek właśnie. I to, 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 to był taki, to, taki taka iskra zapalna. Oczywiście po, po tej modlitwie niewiele się wydarzyło, ale ale zaczęło się dziać, prawda, coś się uruchomiło i, i rzeczywiście i ta Maryjność właśnie, ta pomoc Maryi, ta taka świadomość, że, 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 że nawet w życiu kapłańskim, bo przecież też można się potknąć, można się, można się zgubić, no ona, ona chyba trwa, ona jest takim taką jakby kotwicą i, i, i takim, mm, takim fundamentem świadomości, że, że, że nawet w tej misji kapłańskiej, która nie jest łatwa, jest trudna, że, że, że jako kapłan mogę polegać na Maryi, prawda? Świadomość tego, co to znaczy właśnie być dzieckiem Maryi, prawda? Że, że, że dziecko to nie jest, to niekoniecznie oznacza być kimś idealnym i zawsze idącym właściwą drogą, ale kimś, kto zawsze może liczyć na matkę. Czy Matka Boża w seminariach, w formacji kapłańskiej po prostu ojciec i ksiądz przyszli zupełnie inne, jak mnie mam formację, więc to będzie tym bardziej ciekawe? Czy Matka Boża Mariologia, pobożność Maryjna, kształtowanie jej dzisiaj jest jeszcze w, dzisiaj? Wtedy, kiedy ksiądz i ojciec byli formowani, czy ona odgrywa dużą rolę, znaczną rolę w polskich seminariach, czy, 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 czy widać, że się zmniejsza, czy Wręcz przeciwnie, odradza. Więc ta pobożność jest, chociaż tak jak później miałem styczność z klerykami no młodszymi, albo tymi, którzy poszli do seminarium, jak ja już byłem księdzem, których na przykład uczyłem, tak jak rozmawiałem z nimi, to niestety no tam też nastąpiła zmiana rektora w seminarium. I nastąpiło dużo no, takich niekorzystnych, nazwa bym rzeczy. Na przykład wystawienie figury Matki Bożej i umieszczenie jej w przedsionku kościoła, kiedy wcześniej była normalnie w kościele seminaryjnym. Bardzo symboliczne. No i tak. Mimo wszystko, właśnie przed czym ja się też w seminarium broniłem, co też było tak często jakoś pod, mocno podkreślane, ja nie powiem, że, że też jest to prawdą, żeby nie przesadzać z maryjnością, że to, bo, że to można przesadzić, że właśnie wśród ludzi to jest taka pobożność, że to ona jest za daleko posunięta. Ja dlatego też ją hamowałem. No, u nas to tak troszeczkę inaczej, bo. E no, ja jestem w zakonie cysterskim, prawda? To jest zakon maryjny i u nas pobożność maryjna, no to to jest coś oczywistego. Często spotykaliśmy się, odmawialiśmy różaniec razem, wspólnie modliliśmy się i to było coś, co, co po prostu było oczywiste. Czy godzinki nawet śpiewaliśmy, nawet w celach prawda, swoich spotykaliśmy się, żeby, żeby, żeby się pomodlić wspólnie. prawda I, I zwłaszcza modlitwa różańcowa, czyli to było coś, co po, po, po prostu to, to była taka oczywistość. Nawet nikt tego nie nazywał pobożnością maryjną. Po prostu do Maryi się modliliśmy. Przez jej wstawiennictwo i, i, i to były najbardziej oczywiste formy y, modlitwy. Y, nikt y, nigdy jakiegoś zarzutu nie, 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 nie wystosował, że ktoś tam za dużo różańców odmawia czy coś. To, nie, to było... Natomiast jeżeli chodzi o taką formację intelektualną, y, o, 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 o studium teologiczne, no to y, szczerze mówiąc y, nie za dużo pamiętam seminarium, żeby tam y, y, mariologia jakoś zachwyciła. Raczej jest to traktat, który był zmarginalizowany, i, i wydaje mi się, że to, że to jest dość często. Nie, nie mówię, że to jest zasadą i regułą w seminariach, ale często, prawda, nie kładzie się dużego nacisku na, na mariologię, raczej jako historyczna ciekawostka, prawda, i nic poza tym, prawda, a to jest no, no, niesamowicie szalenie głęboki traktat. Dwa lata temu na pierwszym wykładzie, w drugim semestrze. No pytam kleryków, jaki traktat mieliście w pierwszym semestrze? I mówią, Mariologię mieliśmy, prawda? No to super, no i co zapamiętaliście z Mariologii? No i, i oni mi mówią, no, że zapamiętali, że e, nie należy oddawać przesadnej czci Maryi. O, najważniejsze jest no to, Mówię, no to ciekawe, no to naprawdę dobre studium, prawda? E, ja mówię, ale co to znaczy oddawać e, zbyt dużej czci Maryi. Co to, co to oznacza? Bo, bo ja nie rozumiem. On mówią, że żeby wiedzieć, że Maryja nie jest z Bogiem, że nie traktować jej jak Boga. Nie? Ja mówię, w mówię roku trzeba było powtarzać. I ja, i, i, i ja wtedy zadaję pytanie tym yy, braciom, prawda? Mówię, A znacie jedną osobę, chociaż jedną osobę, która Maryję traktuje jak Boga? Ale tak zupełnie szczerze. A oni mówią nie. Mówią, no to kto wam wkłada taką perspektywę do głowy? Bardzo dobre nie. pytanie. No właśnie tyle się słyszy o tym, żeby nie przesadzać, tak. ale czy ktoś kiedykolwiek przesadził? No, no. co, co, co zauważam tak prowadząc jakąś pracę duszpasterską, że to, o czym Pan już wspomniał, że coraz częściej pobożność maryjna ona się odradza wśród mężczyzn. Podobnie było u nas w parafii, no, no, zebrała się taka grupa mężczyzn. Y, takich, takich bardziej pobożnych, y, ale, ale takich, no, prawdziwych facetów też, można powiedzieć. I, i oni od jakiegoś czasu y, tak nalegali i prosili, mówię, ojcze, może zrobilibyśmy, prawda, coś, jakąś grupę mężczyzn, taką różańcową, prawda, maryjną, coś na wzór wojowników Maryi. No oczywiście jak y, y, kapłan, prawda, taki rasowy, powiedział, że raczej nie, no to poczekajmy jeszcze, wstrzymajmy się. No ale oni mówili, że nie, no to trzeba, prawda, modlić się i, i, i ratować Kościół. No i myślę, no dobrze, no spróbujemy, no, no przyjdzie pewnie z pięciu, pięciu panów, prawda, pomo po, pomodlimy się jeden, drugi, trzeci raz i, i potem zapał zgaśnie i, no, no, i się rozejdziemy, prawda. No i byłem zaskoczony, bo właściwie to, to wszystko dzieje się z ich inicjatywy i, i oni to napędzają i, i, i przychodzi duża grupa, 50-60 osób, Prawda? Mężczyzn, którzy, którzy przychodzą, chcą modlić się na różańcu, bo dla nich to też taka formacja intelektualna, ona jest ważna, oni sobie cenią, żeby mówią, niech ojciec powie konferencję, powie kazanie, ale, ale to jest właśnie, zaskakuje mnie y, y, taka zdrowa proporcja u nich, lubią słuchać prawda? słowa Bożego, chcą, y, mają takie łaknienie, ale jeszcze bardziej mówią różaniec, pomódlmy się na, na różańcu, prawda? że to, to jest siła. Nie, nie, nie samo słowo, nie samo rozważanie, mędrykowanie, ale, ale modlitwa. Prawda? Jak będziemy modlili się na różańcu, to będziemy mocni. Także to jest, to jest fundament. To, to, to było takie zaskakujące dla mnie. No, my mariologię kojarzymy bardziej z infantylizmem religijnym. Prawda? Jak ktoś nie ma jakiejś tam wysublimowanej wiary, jakichś tam głębokich przemyśleń, no to wtedy różaniec, prawda? Nawet sama scena zwiastowania, kiedy kiedy Archanioł Gabriel mówi, że, że, że będzie Matką Zbawiciela, no to ona, ona prawda, nie tylko jest niewiastą pełną wiary i oddania Bogu, ale ona też od razu angażuje swój rozum, i to w pełni w zrozumienie tajemnic Bożych, jakże się to stanie, skoro nie zamężają? nawet y, takie zdanie powiedział, to jest pytanie przecież naukowe. Prawda? I ta niewiasta, ta prosta dziewczyna z Nazaretu, ona od razu, prawda, zadaje pytanie aniołowi, nie tylko zgadzam się, wchodzę w tajemnicę Boże, ale jak, jak one mają się urzeczywistniać? Maryja uczy nas eklezjalności, bo to bardzo ciekawe. Tak, tak, no to jest w, w historii, prawda, o, o czym już wspomnieliśmy na początku. Dogmaty maryjne, one były zawsze formułowane w kontekście prawd o Chrystusie i o Kościele. I, i, I również w tradycji Maryja była postrzegana bardzo często jako wzór Kościoła. Nie tylko cząstka, najdoskonalsza cząstka, najczystsza, ale też jako matka Kościoła, jaka ta, która właściwie jest postawiona nie tylko... Pod kościołem, prawda, w kościele, ale, ale ponad kościołem w pewnym sensie, bo, bo jest matką kościoła. I, I jak spojrzymy, w jaki sposób y, kształtowała się wiara maryjna, y, w jaki sposób y, ojcowie czytali, Teksty Nowego Testamentu czy, czy, czy Starego Testamentu, które były jakimiś tekstami typicznymi, zapowiadającymi Maryję, no to, no to właściwie zawsze wszystkie te teksty były interpretowane w dwojaki sposób jako teksty o Maryi i o Kościele. No, taki najbardziej klasyczny przykład to jest, to jest tekst Apokalipsy o Niewieście, o obleczonej w słońce, prawda? tradycja dwojako to interpretowało, jako, jako teksty o, o Maryi i jako o Kościele, prawda? Mm. Czyli e, sam charakter misji Maryi, to, że ona rodzi Zbawiciela, e, on wyraża charakter e, Kościoła, który również rodzi Zbawiciela, prawda? Maryja na pewno jest wzorem, jest jakby takim probierzem, miarą prawda? tego, do czego my mamy dążyć i, i, jak, i jaki Kościół ma być, prawda? Jak, jaka ma być nasza Nasza wiara to to niewątpliwie, prawda? Ona, ona jest ostoją, ona jest y, jakby światłem y, nowego dnia, który, który już nie jest na zmierzchu. I y, y, y tutaj jest, jest punktem odniesienia dla naszej wiary i jest naszym umocnieniem, to na pewno, ale, ale, ale czy możemy oczekiwać, że, że na pewno wszystkie y, jakieś bolączki kościoła y, znikną, no to chyba. Chyba nie, bo to dopóki, dopóki natura ludzka nie zostanie uzdrowiona definitywnie, dopóki e, tajemnica nieprawości działa, no to, no to zachwiania będą mniejsze lub większe. Natomiast ten, kto trwa przy Maryi, no to m, może mieć pewność, że trwa przy kimś, kto, e, kto jest wierny Bogu, prawda? Kto, kto wie, jak zachować wierność Bogu. No tak, te tytuły Najświętszej Maryi Pan nie nadawane w ciągu wieków, zwłaszcza no pierwszych wieków od dawien dawna właśnie między innymi o tym mówią ona jest kotwicą jak czyli gdzieś nas zakotwicza gdzieś może ma, mamy to właśnie ten statek który sztormami targany ma no, może się zatrzymać jest latarnią tak jest gwiazdą zaranną gwiazdą morza coś co wyznacza cel, kierunek jakiś celem jest pan bóg ale coś, co wyznacza ten kierunek, co stawia do pionu, ukazuje drogę, pomaga. A więc tych tytułów oczywiście można tu było mnożyć, ale jeszcze pomknę o tych objawieniach, które miał święty Jan Bosko. Kiedy widział tą łódź kościoła Targanom yy, przez właśnie tych nieprzyjaciół różnych i tam bardzo sugestywnie przecież to te zalewanie tych, tego statku Broszurami e, antykatolickimi, z, czyli zalaniem nauką zatrutą. E, I mówił, że widział te dwie kolumny, z jedną z najświętszą Marią Panną, drugą z e, Eucharystią, z najświętszym ciałem Pana. I, i, do, i kiedy Kościół się przycumował do tych dwóch ko, kol, kolumn, no znalazł jakby o, bez, bezpieczny port Ostoja. więc to jest. Coś, co Kościoła nie przemoże i nawet jeżeli będzie bardzo źle z Kościołem, będzie nie wiem, w mniejszości, będzie potargany, no to mamy, wiemy, gdzie, gdzie szukać ratunku. No, ale ciekawe też jest to, że właśnie w czasach nowożytnych, prawda, kiedy narodził się Duch antychrześcijański, prawda, no bo w starożytności mogliśmy mówić ewentualnie o, o, o duchu pogańskim, który był obcy yy, myśli chrześcijańskiej, były prześladowania, natomiast, natomiast w nowożytności doszło do sytuacji, kiedy, kiedy z, y, można powiedzieć w pewien sposób złona samego chrześcijaństwa. Y, zrodził się duch buntu, y, duch walki z kościołem, prawda, i, i masoneria, i, i wolnomularstwo, prawda, I, i, i wszystkie te ruchy rewolucyjne, które, które chcą się przeciwstawiać Kościołowi, no to właśnie w, te, w, tym, w tym czasie zaczęły pojawiać się y, objawienia maryjne, prawda? Że y, kryzysy były różne, problemy były różne, natomiast w momencie, kiedy, y, kiedy kościół został jawnie zaczął być atakowany, jawnie zaczął być niszczony i, i, i duch jakiegoś takiego zobojętnienia laicyzmu zaczął wkradać się również w sercach chrześcijan, no to wtedy, wtedy zaczynają mieć miejsce takie nadprzyrodzone interwencje, jak, jak objawienia maryjne, prawda? Maria przychodzi i daje ratunek dla świata i no, 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 no działa, prawda, zły duch, działa szatan i niszczy świat, prawda? Pojawiają się błędy, które prowadzą do deprawowania człowieka, do, do, do porzucania wiary, no i pojawia się Maryja, prawda, która chce jakby temu zaradzić, przecież objawienia w Fatimie, prawda, tak bardzo aktualne, do, do, do dzisiaj właściwie niezrealizowane w swoich postulatach, prawda, a, a tam są obietnice, że, że, że jeżeli prawda, dokonamy pewnych aktów, no to, no, to, no to właśnie te błędy, które tak niszczą świat. Prawda? No to, no to one ustaną, one nie będą się rozszerzały. Istotne jest, żeby przemienia, przemieniło to nasze wnętrze i żebyśmy zapragnęli właśnie więcej chcieć, wie, dążyć do czegoś większego, czyli do Pana Boga. Żeby to, to nas przemieniało, no ale to już każdy jakby indywidualnie, y, no, jakby to przeżywa w duszy, i, ale mam nadzieję, że te objawienia Najświętszej Maryi Panny, no taki skutek w duszach przynoszą. Ciekawa rzecz, bo y, y, rzeczywiście żyjemy w czasach ciekawych i y, wyjątkowych, no niektórzy mówią, że wszystkie czasy były, były ciekawe i wyjątkowe, no bo w pełnym sensie tak. Natomiast pod względem nasilenia się jakiegoś ducha antychrześcijańskiego, no to no tutaj no, 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 no nie łudźmy się, prawda? Jest jakaś, jakaś większa tajemnica nieprawości. W związku z tym odżywają pewne tendencje milenarystyczne, na które mm. pasterze reagują, prawda? Jak się mówi, że to już teraz na pewno są te czasy ostateczne, prawda? Już teraz będzie koniec, przyjdzie zbawiciel chwale, no i, i na, to, na to jest reakcja, że, że rzeczywiście taka niezdrowa fascynacja takimi tam tematami. E, czy czy, czy jakaś taka atmosfera paniki, albo, albo jakiejś ekscytacji, ona, ona rzeczywiście może być niezdrowa, ale z drugiej strony, nie wiedzieć czemu, prawda, nie podkreśla się tego, że y, przeciwna y, tendencja, czyli. Prawda, życie w absolutnym spokoju, że na pewno nie będzie żadnej paruzji, bo paruzja to jest jakiś mit, prawda, że my po prostu będziemy żyli, trzeba żyć duchowością, nie będzie żadnego przejścia zbawiciela, coś to jest coś niewyobrażalnego, coś co właściwie należy do sfery jakichś mitów albo bajek, bo tak przeciętny, tak, bo tak przeciętny chrześcijanin e, wierzy. Prawda? No, jest, no, chodzi się do kościoła, praktykuje się, ale, ale, ale nie, ma, nie ma żadnej paruzji, nie ma powtór powtórnego przejścia. To już jest taka opowieść prawda, nieweryfikowalna, i niesprawdzalna, no, 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 to to też jest niezdrowa i niechrześcijańska postawa, bo chrześcijanin mhm. to jest ktoś, kto z jednej strony nie żyje właśnie ekscytacją, prawda? I, i święty Paweł potępiał taką postawę, mówił, kto nie chce pracować, niech nie. Je", to jest właśnie powiedziane w kontekście tych, którzy już całkowicie zarzucili życie doczesne, no bo przyjście zbawiciela jest tak blisko, ale z drugiej strony nie spodziewać się, Przyjścia zbawiciela, jest postawą niechrześcijańską, i Pismo też nas, nas przestrzega, mówi właśnie wtedy, kiedy wszyscy będą mówili pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie prawda, y, y, Chrystus. Więc my powinniśmy, i być może te objawienia Maryjne, y, może nie są y, taką, bo tego nie możemy powiedzieć, że są na pewno zapowiedzią, y, że już bezpośrednio i blisko jest przyjście zbawiciela, ale być może takim przypomnieniem, pamiętaj o tym. Że Zbawiciela, że przyjście Zbawiciela jest czymś realnym, prawda? Że należy się go spodziewać, że właściwie to przejście jest potrzebne, bo jak patrzymy na, na świat, który się dechrystianizuje, no to ten świat potrzebuje zbawienia, coraz bardziej potrzebuje Boga, więc, więc my powinniśmy oczekiwać. Prawda? Matka Boża zarówno w Fatimy jak i Wakita zapowiada karę Bożą, jeżeli się nie nawrócimy, to nie jest tylko tak, że nawróćcie się, bo kiedyś umrzecie i, 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 i spotka Was przykra niespodzianka, bo nie pójdziecie do, do nieba albo za długo będziecie siedzieć w czyśćcu, tylko mówi wprost, jeżeli nie zrobili tego ludzkość i tego, jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli nie będziecie się modlić na różańcu, to spadnie na Was kara i tam nawet szczegółowe te, te kary są opisane. Rzeczywiście to co, to, co Pan powiedział, że, że, że Maryja prawda, daje te zapowiedzi dzisiaj, jeżeli się nie nawrócicie, no to przyjdzie kara. Przecież Jezus dokładnie tak samo mówi, jak, jak przychodzą chociażby do Niego ludzie i mówią o, o tych, na których zawaliła się wieża w siloe. no to mówi, jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Słowa miłosiernego Jezusa, który, który jakiś czas później oddaje życie za, za, za człowieka. Wszyscy tak samo zginiecie, prawda? Realne słowa, realna przestroga. Nie wiem, jak zadać to pytanie lepiej. Czy co jest w nas, Polakach, takiego, że Matka Boża jest dla nas tak istotna? Czy co w Matce Boże jest takiego, że dla nas, Polaków, jest tak istotna? Proszę kierę. No właśnie, bo to działa chyba w dwie strony. My mówimy o Matce Bożej, że jest naszą królową, no jest patronką naszej ojczyzny. Mamy to wezwanie. My możemy u nas na terenie Polski, w litanii, powiedzieć. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Co więcej, według wszelkich podań Matka Boża sama o to tak, nas poprosiła. ale właśnie, że ona sama siebie tak nazwała. To no nie tylko, że my obieramy Ciebie, Maryjo, za, za Królową naszego narodu, bo są narody, które też ją obrały, czy miasta na przykład poświęciły bractwa, no różne też inni mają ją za patrona. To to jest piękne, że no bo to jest decyzja tutaj naszych i naszych władców tych świeckich królów wtedy i duchowej władzy taka, bo i wiadomo, że to lud też tak chciał wierny żeby ona była patronką królową naszą, ale sama Najświętsza Maria Panna chce być naszą królową i tak się nazywa, że jest królową Polaków i mówi to do obcokrajowca. Także to jest... No, możemy być dumni z tego, tylko że właśnie tak dumni w znaczeniu, że to wymagające jest. I jednak, skoro ona nam tak mówi o sobie, no to bądźmy jej poddanymi, bo jakie to przykre, jeżeli nie jesteśmy. Królestwo Maryi w Polsce, czy, czy jednak to, co, to, co wszędzie indziej? Ojcze. No, a dlaczego Maryja nie mogłaby mieć prawa, żeby wybrać sobie jakiś naród szczególnie umiłowany? No przecież może. Przecież może. Bóg mógł wybrać sobie naród prawda, w, 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 stara, w czasach Starego Przemierza. Wybrał, wybrał taki naród, a nie inny, nie dlatego, że był największy i najwspanialszy, dlatego, że po prostu tak chciał. I Maryja też może wybrać sobie e, jakiś naród e, e, szczególnie, prawda, ze względów. Na to, bo tak chciała, prawda. Natomiast my, co my widzimy? My widzimy to, co w objawieniach prywatnych jest nam przedstawiane. oczywiście to ma względną wartość, prawda? To weryfikuje Kościół, na ile to jest prawdziwe, ale widzimy też historię. Historia naszego narodu i, i historia jest takim chyba najbardziej ewidentnym dowodem tego, w jaki sposób duch pański działa w naszym narodzie. No i rzeczywiście, nawet jeżeli nie byłoby żadnych prawda, specjalnych orzeczeń Kościoła czy, 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 czy biskupów, prawda, którzy by stwierdzali, że rzeczywiście naród polski może posługiwać się względem Maryi tym pięknym tytułem, że ona jest królową Polski, no, nawet jeżeli tego by nie było, no to sama historia pokazuje, że my szczególnie umiłowaliśmy Maryję, a z teologicznego punktu widzenia wiemy, że to nie jest tak, że to my umiłowaliśmy, ale zostaliśmy wybrani do umiłowania. I na to odpowiedzieliśmy, prawda? Więc, więc sama historia to pokazuje, że rzeczywiście w naszym narodzie jakiś duch maryjności zawsze objawiał się w sposób bardziej ewidentny. Mamy takie. Momenty, prawda, kiedy, kiedy Maryja w sposób szczególny interweniowała, żeby nas chociażby bronić. E, obrona Jasnej Góry, prawda, czy, 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 czy różne cuda, które w historii my kultywujemy, jako interwencje szczególne naszej matki. Więc, więc samo to pokazuje, że rzeczywiście jest szczególna więź narodu polskiego i, i, i Maryi. I nie ma w tym nic gorszącego. A nawet jest coś, powiedziałbym, optymistycznego. Ja się czuję bezpieczniej kiedy, kiedy e, może uzurpuje sobie prawo do tego, żeby czuć się częścią właśnie narodu, który, który Matka Boża e, umiłowała i który jak cały czas mimo wszystko widzę, Matkę Bożą również e, miłuje.